Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Oblicz pole i obwód prostokąta o podanych bokach. Mamy podane długości dwóch boków, więc przypomnijmy sobie, jak wygląda prostokąt. Jest to czworokąt, który ma cztery boki, cztery kąty proste. Jeden bok ma długość 4 cm, drugi 3,5. Aby obliczyć pole prostokąta, należy pomnożyć długości dwóch sąsiednich boków, czyli w tym przypadku 4 razy 3,5. Ile to będzie? Ćwiczmy mnożenie pisemne, więc 3,5 razy 4. 4 razy 5 to jest 20, 0 na dół, 2 do góry. 4 razy 3 to jest 12, dodać 2, 14. Sprawdzam, ile jest cyfr po przecinku, tylko jedna, więc od końca tylko jedna cyfra jest po przecinku, wyszło nam 14, zera nie muszę pisać i przecinka, centymetrów kwadratowych. Pole powierzchni podajemy w jednostkach kwadratowych. I jeszcze obwód. Obwód figury jest to suma długości wszystkich boków tego prostokąta. Należy zauważyć, że skoro na dole mamy 4, to na górze też jest 4. Skoro z prawej strony mamy 3,5, to z lewej też będzie 3,5 cm. Więc mamy dwa boki o długości 4 cm oraz dodać dwa boki o długości 3,5 cm. Mnożenie w kolejności jest najważniejsze. 2 razy 4 to jest 8, dodać 2 razy 3,5, ile to będzie? 3,5 razy 2. 2 razy 5 to jest 10, 0 na dół, 1 do góry. 2 razy 3 to 6 plus 1, 7. Sprawdzam, ile jest cyfr po przecinku. Tylko jedna cyfra, wstawiam przecinek, wyszło mi po prostu 7. 8 plus 7 to jest 15 i jednostki to będą zwykłe centymetry. I możemy podać odpowiedź. Pole prostokąta wynosi 14 cm kwadratowych, natomiast obwód 15 cm. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.